Pierwszą połowę kolejarz rozpoczął w składzie będącym mieszanką młodości i doświadczenia. Między słupkami stanął Krzysztof Kotorowski. Linię obrony tworzyli Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek i Barry Douglas. W pomocy zagrali Łukasz Trałka, Jakub Serafin, Niklas Żółciak, Dariusz Formela i Kasper Hamelainen. Z przodu Dawid Kownacki. W pierwszych minutach groźniej atakowali Kazachowie, którzy dwukrotnie strzelali na bramkę Lecha. Gra toczyła się głównie w środku pola i żadna z drużyn nie stworzyła sobie klarownych sytuacji strzeleckich. Niestety w 22 minucie piłka nieszczęśliwie odbiła się od klatki piersiowej Krzysztofa Kotorowskiego. Sytuację wykorzystał Tazim Wietow i kolejarz przegrywał 0-1. Taki wynik utrzymał się jednak tylko przez 2 minuty. Dawid Kownacki agresywnie przeszkodził bramkarzowi rywali w wybiciu piłki. Dopadł do niej Kasper Hamelainen i efektownym strzałem doprowadził do remisu. W końcówce pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie, choć Kasper Hamelainen kolejny raz szukał drogi do bramki rywali. W drugiej połowie na boisku zobaczyliśmy zupełnie inną jedenastkę. W bramce pierwszego zespołu zadebiutował Mateusz Lis. W obronie zagrali Czernomordy, Zagórski, Enriquez i Arajuri. Koszulkę z herbem Lecha na piersi po raz pierwszy założył Dawid Holman. Wraz z nim linię pomocy stanowili Drewniak, Jeftić, Lovrencic i Keita. W ataku pojawił się Ubi Parip. Lech zaczął z animuszem, brakowało jednak wykończenia. W dodatku dość szybko kolejarz stracił kolejnego gola. Turecki sędzia zobaczył faul Luisa Enriqueza w polu karnym i podyktował jedenastkę dla drużyny z Taszkentu. Do piłki podszedł Nargaliyev i Mateusz Lis po raz pierwszy w pierwszej drużynie musiał wyjmować piłkę z siatki. Lech dążył do wyrównania. Dobre wrażenie sprawiała gra Dawida Holmana. W tej sytuacji po efektownym minięciu dwóch przeciwników pod bramką rywali zabrakło jednak wykończenia. Blisko wyrównania był po rzucie rożnym Paulus Arajuri. Groźnie z rzutu wolnego strzelał też dwukrotnie Muhammed Keita. Goli w tym meczu już jednak nie było. Lech przegrał z Ordabasy Taszkent 1-2.